Styczeń 2024. Kościół Świętej Elżbiety. Dzień 8 września 1934 roku był chrzest Żydówki Rut Kantarowicz, przyjaciółki Edyty Stein. Dzisiaj rocznica jest chrztu Świętej Edyty Stein 1 stycznia 1922 roku. Edyta Stein została zlikwidowana planowo razem z Rut Kantarowicz, swoją siostrą, razem 527 katolickich Żydów. Została zgilotynowana 9 sierpnia w 1942 roku w Oświęcimiu. Tego dnia mamy świadectwo mocy cudownego medalika w Dachau, w obozie, w bloku kapłanów. Trzech z tych kapłanów przywieźli do Oświęcimia 28 maja 1945 roku razem ze świętym Maksymilianem Kolbe. Dachau, budynku kapłanów, gdzie przywieziono 13 grudnia w 1940 roku 527 kapłanów. Był to 527-letni plan wydany 12 października 1492 roku w Konstantynopolu przez króla Żydów. Ten plan zakończono po 527 latach, 12 października 2019 roku. Kiedy byłam w Warszawie na kongresie fatymskim w Pałacu Kultury, ale to ich kongres fatymski, gdzie nie wspomniano nawet o ofierze sakramentu jak za Polskę Chrystusową. Nie białą, nie czerwoną, tylko Chrystusową. Serce Jezusa potrzebuje prawdy. Należałam do parafii Serca Jezusa, Święty Antoni, Serca Jezusa w Gdańsku, gdzie proboszczem był ksiądz Józef Zator Przytocki, torturowany 7 lat i 7 miesięcy od 1948 roku jako szpieg Watykanu. Jest dzisiaj razem z nami. Umarł na stojąco w Bazylice Mariackiej 26 listopada 1978 roku, w dniu, kiedy Donald Tusk miał ślub cywilny. Czyżby to był przypadek? Ksiądz Zator Przytocki, niezwykły kapłan, jego wikariuszami był... Nie, wcześniej w tym kościele był Bronisław Komrowski, Rogoczewski. Miałam tam zakład Fotomaria. A wyjechałam z listem Jezu, ufam Tobie przez księdza Jana Sępa, Mikołaja Sampa. Matko Boża, święta Edyto Stein, która w dniu swojej kanonizacji uzdrowiłaś cudownie Zofię Hornbostel, córkę mojego dyrektora z Muzeum Kunstgewerbe, gdzie Boża opatrzność mi dała 33 lata pracy jako fotograf. Gdzie 13 maja 2000 roku mogłam fotografować ikony, które Breżniew podarował Schmidtowi, przyjaciele z jednego odcinka frontu. Jezu, ufam Tobie. Ten rok 2024 jest pod patronatem również świętej Edyty Stein, która była matką chrzestną kuzynki Brunona Rothschilda, wcześniaka Teresy Neumann z Kenisreuth, gdzie w Kenisreuth 10 sierpnia 1928 roku został ochrzczony. Jego matką chrzestną była nasza Teresa Neumann. Święcenie kapłańskie otrzymał 1 lipca 1932 roku, kiedy Eugenia Rowasko miała widzenie Boga Ojca, naszego Ojca. Eugenia Rowasko poszła do nieba 10 sierpnia 1990 roku. 10 sierpnia
1942 roku został zamordowany w Dachau ksiądz Dekens. Jego kościół jest na Bielanach w Warszawie, gdzie była profanacja, gdzie jest serce króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego, prawnuka Jana Zamoyskiego. Profanacja Eucharystii w tym kościele była 28 kwietnia 2019 roku, kiedy byłam świadkiem profanacji Eucharystii w Dachau, w obozie koncentracyjnym przejętym przez Izrael 18 sierpnia 2020 roku, kiedy w Hamburgu zaostrzono przepisy sanitarne w kościele świętego Józefa, gdzie Franciszek był 12 października 1986 roku, wyrzucono ławki, postawiono manorę, zaostrzono przepisy sanitarne, ustalono, że jedynym świętym wszechczasów jest Jan Paweł II. Jan Paweł II urodzony w Wadowicach, które prawo miejskie otrzymało 10 listopada 1430 roku w rocznicę powstania diecezji hamburskiej 10 listopada 1831 roku. Urodził się w Hamburgu 10 listopada w 1820 roku. Nasz niezwykły przyjaciel Hermann Cohen, Żyd z rodu Arona, nawrócony mocą Eucharystii, dzięki któremu jest Karmel w Wadowicach. Wadowice, gdzie 10 listopada w 1939 roku wywieziono do Krakowa, żeby ich zamordować, młodych Polaków. 10 listopada, niezwykły dzień, zgilotynowano w Hamburgu trzech kapłanów i pastora już zaprogramowany. To było dużo wcześniej, dlatego że tego dnia wyszły gazety po polsku w Częstochowie na Alei Hitlera i inny kurier, które opisywały bombardowanie Rzymu 5 listopada 1943 roku, kiedy w drodze do Dachau umarł nasz ksiądz, nasz błogosławiony Lichtenberg z katedry świętej Jadwigi w Berlinie, gdzie jest pochowany, był pochowany Hermann Cohen, Augustyn Maria Najświętszego Sakramentu. Jezu, ufam Tobie, wszyscy święci. Ten rok to jest nasz rok. Rok miasta Maryi, Gwiazdy Morza. I rok wypełnienia się piątej tajemnicy z Lourdes, którą przekazała święta Bernadetka, urodzona 7 stycznia w 1844 roku. Ruth Kanterowicz urodziła się 7 stycznia w 1901 roku w Hamburgu, w mieście Maryi. Ochrzczona 8 września 1934 roku. Jej matką chrzestną była Edyta Stein. Jezu, ufam Tobie. Święta Edyto Stein, Ty widzisz, Ty słyszysz, wszyscy święci, święty Boże. Mój Hermanie Cohenie, wszyscy nasi przodkowie, wszyscy ci, którzy oddali swoje życie za świętą wiarę katolicką. Jak również proszę dzisiaj biskupa Neuhäuslera i wszystkich tych, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, wielbiąc Boga i dziękując Bogu za wszystko, który jest naszym mocą, źródłem i drogą. Jezu, ufam Tobie. Jezu, w tym malutkim dzieciątku narodzonym w każdym z nas podczas Chrztu Świętego, umocnij nas, daj nam błogosławiony rok. Jezu, ufam Tobie, nad naszymi rodzinami, nad całym światem, nad wszystkim, bo 1 stycznia 1943 roku ostatni papież fatymski przekazał, oddał wszystkich, cały świat niepokalanemu sercu Maryi. Niepokalane serce Maryi, bądź naszym ratunkiem, schronieniem.